Czy mogę no. klasnąć i powiedzieć, Go! Możesz. Go. No to go! Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek Neurofreaków, już czwarty, ale to czas leci. Praktycznie miesiąc. Mhm. Niesamowite. Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Wasi ukochani neuroterapeuci z Warszawy. Dzisiaj będzie, um, chciałem powiedzieć, nietypowo, ale. Jak nie, zawsze. Nie, będzie nietypowo. jak zawsze. Będziemy mówić o błędach. Czyli o tym, jak staliśmy się ekspertami w swojej dziedzinie i dlaczego jesteśmy tacy skromni. Tak, ale to za zawsze wynika z tego, że po prostu musieliśmy popełnić masę błędów do tego, żeby finalnie wiedzieć, co zrobiliśmy źle. Jakbyście zastanawiali tym się, a jak ten podcast powstaje, to on powstaje w ten sposób, że dzwonię do Maćka wieczorem, wczoraj, mm -hmm. jadąc z gabinetem, mówię Ej Maciek, wiesz, że to nagrywamy? No tak. Wiesz co, nagraliśmy z dwa odcinki. No, jakie masz pomysły? No, wiesz co, coś tam o retrospekcji. No, spoko. I tyle. Nie, nie robimy żadnego planu. Nie, no bo naszym planem jest życie, które przeżyliśmy. No i w efekcie przeżyliśmy sami. Nikt no tak. nie przeżył go za nas, więc hmm. bardzo dobrze wiemy. Możemy się odnieść, co było 10 lat temu, i będziemy o tym wiedzieć. Dobra, ale ten jakby temat jest trochę Twój, więc możesz powiedzieć. Um, co, co mam na myśli, tak? Co masz Czysto? na myśli? Dokładnie. Wprowadź, okay. mnie, wprowadź mnie i naszych widzów, słuchaczy w tak. temat. Myślę, że warto byłoby powiedzieć o tym, jak w ogóle zaczynała się nasza praktyka taka, jak zaczynaliśmy w ogóle cokolwiek robić z ludźmi, bo słucha nas bardzo dużo osób, które no właściwie też będą szły jakąś pewnie podobną drogą. Może przejdą nią trochę szybciej? Bo Albo może holniej. uniknął takich pomyłek, na przykład jak my robiliśmy. Ale wiesz, mogą to być Ale również znaczy nie. No bo oczywiście, mogą mieć inne. Myślę, że to w sumie na tym polega. I to nie, nie jest problem, że popełniamy błędy. To jest nawet spoko, bo wtedy się uczymy. Ale wszyscy, ważne, żeby wy, wyciągać z tego jakieś po prostu wnioski. Wszyscy coachowie mówią, że sukces nie uczycie. Porażka cię nauczy najwięcej. <laughs> może to tak być. Bardzo ważne. Nie, bo tak naprawdę a, no nie da się. A... Wiesz, na przykład nie da się nauczyć prowadzić firmy, załóżmy, a czytając poradników. To jesteś na to jakoś tam przygotowany, ale później tak, a, zderzy to się jakoś z rzeczywistością i okaże się, że a, no, praktyka uczy najlepiej. No i błędy teoretyczne najlepiej. A ostatnio mówiliśmy, czekaj, ja teraz się tak zastanawiam, bo mi się trochę podcasty mieszają. Delikatnie. Ale to mhm. chyba a, w kreatywniej oficjoterapii mówiliśmy o tym, że to był tak te, te temat bólu tam. Mhm. Że tak. jakby... Twój kanarowy uczy się na błędach, i że jak sam tam sparzysz a na początku za dziecka, to wiesz, że ogień jest zły, nie będziesz go robił, dzięki czemu rozwiniesz się, unikniesz śmierci. Coś takiego było, pamiętasz? Chyba nie mówiliśmy o tym. Nie mówiliśmy o tym? Chyba nie. Ja już Ale nie dobra, wiem. ja, ja się o co rzeczywistość chodzi. miesza ze snem, być może. <laughs> może tak. E, no ale dobra, tak. Wiem, wiem o co chodzi. Będziemy mówić chronologicznie? Chronologicznie. No myślę, że fajnie by było. Dobra, no to dawaj, jakiś taki pierwszy, powiedzmy, ciekawszy błąd, na który natknąłeś się i mogłyby się mhm. natknąć na to osoby idące, powiedzmy, gdzieś tam tą drogą. Okej. Okay. Wiesz co, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest jak zaczynałem w ogóle masować. To byłem przekonany, że to wszystko będzie wyglądało dokładnie tak, jak Używaj jak to dużo widać. Y nie, właściwie to nawet parę razy mi się zdarzyło, że mi jej po prostu zabrakło i musiałem masować w ogóle na sucho i to nagle się okazało, że jest w sumie spoko, bo to przekrwienie się robi jakoś ej, tak szybciej, im się ręce nie ślizgają. zrobiłeś masaż tanego mokich? Taki trochę mieszany, bo on był taki niby z ugniata, nie wiem, coś tam, ale, ale, ale lamerski, bez Lamerski, ale był, no nie? Lamerski, ale był i okazało się, że był w sumie całkiem niezły. Możesz powiedzieć, ej... Jak stam się rolferem przez przypadek. O. Zabrakło mi oliwki. <laughs> Musiałem sobie radzić i wtedy wymyśliłem no. genialne techniki na na tkanki łącznie. Ja myślę, że to mogło tak być, bo duże różne fajne rzeczy rodzą się w sumie z przypadku. Albo z potrzeby. I derolle o tym nie wspominała. No nie, ale ona na początku wiadomo, o czego używa. No tak. <słuch> Jest taka a, gdzieś tam legenda. A, bo w jej książce to było w ogóle. Nie wiem, no właśnie, to w jej książce było. Mm -hmm. a, nie wiem, czy wiecie, jest taka metoda, który my jakby nie jesteśmy rolferami, ale korzystamy trochę z tego, bo massage kadłuba jest takim a, narzędziem zaczerpniętym z rolfingu, mm -hmm. przerzuconym na takie myślenie terapeutyczne bardziej, fizerapeutyczne. No i tam nie używa się żadnego środka przysługowego. Ja wprowadzam, bo się okazuje, że neurofilików nie słuchają tylko fizjoterapeuci, więc jakby wprowadzam delikatnie okay. w temat. A, i tam. Używa się, a, znaczy tam się nie używa żadnego środka poślizgowego, zmieszczającego tarcie, ale czasami jest taki efekt dziwny a i tej ręki pod kątem pacjenta, i a, można używać wtedy wody, można z używać jakichś wosków, Jakoś a jest taka że, że pani nie? właśnie Iderolf mm -hmm. trochę śliny swojej i pięknie wklejała się w pacjenta. W Warszawie to by nie przeszło. No nie, ale no to też, to też by było, dawno, to było dawno. I ona też miała dosyć specyficznych pacjentów w ogóle. Ona też była taką już starszą panią i może dużo jej można było wybaczyć. No. Um, ona na początku praktykowała w ogóle tam dosyć dużo na znajomych, na tam swoich chyba studentach jogi i w ogóle, także Dobra. to może to po prostu było tak, że, że tak musi być. Ja tylko powiem, że Ida Rolf bardzo o, fajna postać. Jeżeli myślicie, że jesteście za starzy, żeby, żeby się za coś zabrać, mm. to ona jakby zaczęła się interesować pracą z ciałem w wieku 50+. Mhm. To jest motywujące, bo niektórzy czasami w komentarzach naszych filmach mówią, że kurde, ale bycie terapeutą to jest fajna sprawa, ale mam 30 lat, nie wiem czy nie jestem za stary, żeby zacząć się tym interesować. Mhm. No. znaczy, jak ktoś zamierza umrzeć w wieku 35? To już nie. To moim zdaniem głupio było stracić swoich 5 lat na mhm. studia. Myślę, że bo wiemy, tak. jakie studia zapisał. Czy Średnie. w ogóle, jakbym miał powiedzieć, czy warto akurat tracić czas? To co nie wiem, co ten sam. Wiesz, jest. jak masz 19 lat, czekaj, ile masz Chciałbym lat? Chciałbym, żeby jak się idzie te studia, studia? tak słowo skompresowano. Też, a, bo on jakiś był skompresowany, ale nie rozwinięto, ale mm -hmm. a, ile ma się lat, jak a, idzie się na studia 19? 19? No to wtedy ten twój czas nie jest specjalnie dużo wart. Nie ja by i tak jakbyś robił jakieś inne pierdoły, pewnie grał na może komputerze. Albo na uczelnie, no ale jak masz 30, lat, ten czas twój jest trochę więcej wart już. Trochę tak. Trochę, więcej trochę, no. Dobra, odjechaliśmy tutaj niepotrzebnie, więc twój pierwszy błąd masowałeś yy, i co się stało. Tak, i wiesz co, ja byłem święcie przekonany o tym, że jest tak, jak wszyscy mówią, czyli że na przykład nie można dotykać tych wszystkich miejsc, gdzie są naczynia i nerwy. Okay. Bo to może coś uszkodzić. I się okazało, że jest po prostu wręcz odwrotnie. Wiesz co, ja na przykład teraz może to jest. Znaczy tak, ten mit dalej istnieje, to jest pierwsza mhm. sprawa. Więc dalej jest przekonanie, że tam dół podkolnowy, dół łokciowy, gdzieś tam może pachwina, to nie są dobre miejsca, żeby naciskać. W ogóle brzuch nie jest dobre miejsce, żeby naciskać co pacjenta. to już jest najgorsze. I idziesz sobie potem taką wystawę The Human Body, The Human Revolution, idziesz sobie na jakąś taką anatomiczną wystawę i się okazuje, że no, te naczynia są wszędzie. W efekcie nawet jak się uczysz anatomii. Tylko a, to za bardzo do mnie nie przemawiało. Ja wiedziałem, jak ktoś mówi ci, że w ludzkim ciele to naczyń jest tam kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przebiegu. Ja mówię tak. Ciekawe jak. Ciekawe jak, <laughs> jak <to> jest <laughs> niemożliwe. I no tak, tak, już tak wpada wpada cię do głowy. Ciekawostka fajnie wypada mm -hmm. ci to, a później się taką wystawę i się okazuje, że jaki jest preparat, gdzie wypreparowany jest na przykład układ tętniczy z kończyny dolnej. To on wygląda jak tętnicza do, kończyna dolna. Po prostu. Tak. Ja teraz y, byłem w tym Muzeum Anatomicznym na Ujocie w Krakowie i okay. tam jest y, wypreparowany układ naczyniowy z samej wątroby. Ja już jestem przekonany, że on ma kilka kilometrów. To jest po prostu kształt wątroby. To po prostu, prostu wygląda, jakby wątroba. ktoś z wątroby, tylko obrał wątrobę ze skórki. No. Więc to jest mega ciekawe i wtedy się okazuje, że te naczynia i nerwy są wszędzie, więc jak mm -hmm. w efekcie nie może dotykać do to i w sumie nie w sumie powinien niczego. dotykać. Dwa centymetry powyżej, no nie? Bo jakby to, to jest ani nie 5 to Ani pięć centymetrów powyżej. Tak, ani też nie. Też nie. Czyli po prostu I niżej nie też, pewnie Ale jednak od tysięcy lat ludzie się dotykają. To w ogóle, słuchaj, to też jest trochę dziwne, że tak się wszyscy boją tam delikatnie pomasować dół podkolanowy czy coś, ale z drugiej strony idą na kickboxing i się po prostu napieprzają po kolanach, po twarzach i tak, i nie ma problemu. Nie. Nie, jest spoko. Nie, i na tam mówią, spoko, że morda nie, nie szklanka, ale jak już masaż, wiesz, masaż czy coś, to nie, to już jest problem. Tak, i e, a Zero konsekwencji. Co? To też się pojawia taka informacja, że o, ostatnio na kursie masażu tkanek mokich, a w Krakowie pokazuje jakby pracę z kolanem, czyli zgięcie kolana, maksymalna rotacja zewnętrzna i ciśniesz tą tkankę do rotacji zewnętrznej, poprawić rotację w poduciu. I takie pytania. A co czy tam nie obciążam więzadła takiego, czy... Obciążam. Czy, słuchaj, w ogóle nie masz tyle siły w rękach, żeby cokolwiek tam zrobić, no nie? Bo na przykład, nie wiem, albo jakieś więzadło tam, które przynosi 300 kg na tym kwadratowy, no nie? Albo tam 250. No to, co ja tam mogę swoimi innymi rączkami zrobić? No to, że nic nie zrobię, no nie? Mhm. A nawet jakby coś się działo, to pacjent wcześniej mi po tym poinformuje, bo najczęściej jest tak ból i uszkodzenie tkanek, a nie uszkodzenie tkanek, i ból. No, mówię o tym mojej pracy, nie mówię o tym, ja, że ja wiem, się wiem. Uderzył, no nie? <laughs> <laughs> Bo to może być tylko Tracisz przytomność i boli cię dopiero dwa dni później. <laughs> Dokładnie tak. Ale bawisz. mówimy o takich sytuacjach no, tak. no niewielkiej siły, które ja używam. Nawet jakbym używał maksymalnej siły, to i tak się tam nic nie stanie umówmy się. Dokładnie tak. No. I takie są przeświadczenia, że po prostu nasi pacjenci to po prostu jak takie laleczki z porcelany. <laughs> że po prostu tak tam wiesz, go tam mocniej pchniesz, ten po prostu przewróci się i umrze. <laughs> No trochę tak, tak jest. Tak, więc y, bez sensu sobie utrwalamy takie pierdoły właśnie w trakcie nauki. No i że e, to tak na przykład z manipulacjami. Kurde, przypomniał mi się teraz film, który wysłałeś ostatnio. E, wysłałeś mi. Ten e, z dłutem? Ten z dłutem. I na przykład <laughs> jest takie przeświadczenie, że na pewno by tak było. Jakbym wziął sobie pacjenta mm -hmm. i nagrał materiał o jakiejś takiej manipulacji, powiedzmy nie na specjalnej kurtkiej dźwigni i mu zmanipulował Szyje. szyję. Epilędziowy, cokolwiek. Albo bym lędźwiowy z kolana, no, delikatnie, ja potrafię tak bardzo precyzyjnie zmanipulować tak ja lędźwiowy znam. z kolana, znasz, Polecam. w stanie, w siedzeniu, w cokolwiek, mhm. nie ma znaczenia i, i komentarze byłby, chcesz boże, go zabić. chcesz go zabić, co się wydarzyło, dlaczego w ogóle nie szanujesz swoich pacjentów, a później a, oglądasz taki film, gdzie po prostu a, znani terapeuci, załóżmy, zajmujący się sportem itd., tak napierdzielają swoich pacjentów młotkiem. I to jest fajne. I dłutem. I dłutem. A to, to widziałeś to drugie dłuto? Bo na początku nie wiem, czy cały film oglądałeś. To wiesz, pierwsze to ja to było brak... takie dłutko, dłutko. A on później wyciągnął taką, wiesz, metrową prawie knagę. Okej, okay, a możemy zrobić tak, że jak będziemy mówić o takich fajnych rzeczach, Aha. to w linku na YouTubie będą takie linki. I tam będą takie pomysł. po prostu głupoty różne, hmm. o których będziemy wspominać. Jakieś badania czasami, czy coś takiego, czy jakiś film, czy jakiś post na przykład, o którym na przykład w drugim odcinku na Bro Freaków wspominaliśmy różne pod, posty, hmm. to moglibyśmy je potem podrzucać w link. Można by było to tak zrobić. Tak, okej. Okay. No, hmm. czyli mamy jedną rzecz, tak? Czyli taki błąd poznawczy. Wiesz co, ja miałam taki, powiedzmy jak już ty powiedziałaś o masażu, no to powiedzmy, że ja też zacząłem od masażu, bo a tak zacząłem swoją, że taką przygodę pracy z, z ciałem. Bo były też studia. O dobra, nie. Zacznę od studiów. Zacznę od studiów, i moim błędem, w ogóle to jest taki błąd nie tylko mój, ale myślę, że wielu osób, to jest taki, że na początku uczysz się tych wszystkich fajnych przedmiotów. Są takie fajne przedmioty: anatomia, biomechanika, biochemia, jakieś biologia medyczna, i masz to tak, za przeproszenie, w tyłku. Mhm. Bo mówisz, o fajnie, fajnie. Ale no, tak Ale naprawdę, po tym, na jak wiesz, jak pracówki robią ci, no wiesz, no po co ci to? No, po, po co ci wiedza, co się tam w komórce dzieje? No, nie? Że to jest jakiś depolaryzacja błony komórkowej, nie potrzeb do niczego, no, nie? Aby uczyć się tej anatomii, jeszcze jak układ kostny i mięśniowy to jesteś w stanie wiedzieć, no dobra, to się mhm. może przydać, no to już ta reszta Cię nie interesuje, na przykład albo musc, no w ogóle Cię to nie interesuje, no po co ci to, no, nie? Że no tam tak. Nie wiesz, jak z tej pracy wykorzystać. I to jest błąd, bo, bo się tego nie uczysz, dlatego, że jest przedstawione to w formie praktycznej. Czyli jak ty tą wiedzę możesz później wykorzystać? Jakby to było przedstawione, jakbyś mógł tą wiedzę wykorzystać, to ta anatomia byłaby kompletnie inna. Po prostu ja robię się nią na maksa. Tak, ale ja myślę, że to niestety trochę polega na tym, że często tych przedmiotów uczą osoby, które nigdy nie pracowały z ludźmi albo pracowały bardzo dawno. Tak. ale raczej z naciskiem na to pierwsze. Ale wiesz co, nawet inaczej, nawet jakby te, bo okej, okay, zostawmy na przykład anatomię teoretyką, niech on nie uczył tej anatomii, powiedzmy, ale żeby był jakiś jeszcze przedmiot, który by się odbywał dziś pomiędzy, mhm. albo równolegle, który pokazywał, że ta nauka na mnie jest po prostu i tej fizjologii to jest w ogóle podstawa, no nie? Mhm. Że zobaczcie, jak wy wiecie na ten temat to i to, że tutaj receptory, no to w tkance, możemy powiedzieć, na te powierzchowne i głębokie, te stymulujecie tak, a te tak, i one dają taką i taką odpowiedź, to kurde, tak się potem uczył o receptorach Paciniego, no to byś się kompletnie inaczej jakby tego uczył, byś wiedział, jak ty możesz w praktyce to wykorzystać. No tak. To nie musi być osobone, ktoś, nie? No tak, ale to jednak, jednak ja tutaj no. widzę taką zależność, bo um, ja na przykład się uczyłem na studiach anatomii od pani, która kiedyś wykonywała zawód pielęgniarki. I obecnie po prostu uczy tylko anatomii. Mogłabym mówić Więc... na przykład: patrzcie, tu macie taki, taki splot ramienia, jak chcecie wbić igłę tutaj, to musicie. No właśnie, było, było w sumie tak, była całkiem zajerana opowiadając o układzie naczyniowym z naciskiem na żyły, ale inne rzeczy już jakby były za bardzo bez znaczenia. I tak po prostu oglądaliśmy sobie PowerPointa bez celu, przez wiele zajęć. Um, no, i ja byłem po prostu też przekonany, że no niby spoko, ale skoro to jest tak olewczo, jakby potraktowane, to znaczy, że nie jest ważne. Mhm. Ale teraz z kolei ostatnio, jak, ty, jak wiesz, byłem w, w na tych zajęciach w prosektorium, gdzie zresztą tutaj mogę, mogę, mogę powiedzieć, kto uczył, bo jestem bardzo zadowolony. Między innymi pan profesor Walocha, i on, mimo tego, że generalnie jest lekarzem, a nie fizjoterapeutą, mhm i anatomem, to przedstawiał to w bardzo praktyczny sposób. Opowiadał dokładnie, po co to, po co to, gdzie tutaj możemy sobie gdzieś tam w praktyce, jak to wykorzystać i tak dalej, co było mega fajne. I mhm. jak już ktoś taki cię tego uczy, z naciskiem na to, co ty możesz z tym zrobić, to nagle się okazuje, że po prostu to zapamiętujesz. Znalazłem też taki problem na, na naszej uczelni, na naszych uczelniach, bo to nie jest tylko problem uczelni, w którym ja byłem, czy ty byłeś, tylko to jest po prostu problem e, po prostu wszystkich uczelni, gdzie jest fizjoterapia, mm -hmm. że tam, e, na przykład tej anatomii, już nie mówiąc o tym, że nie jest przedstawiona ta forma praktyczna jej, to jest jej bardzo e, mało, bo ja pamiętam na przykład o swoim przykładzie i to wiele e, wielu studentów mi też mówiła, mówiło w ten sposób, że u nich było podobnie, że tam ja temat raz, że była krótko, no bo to jest jakby jeden rok ale dwa, że jest rozwleczone, że dużo układu kostnego, dużo więzadeł, tak, dużo mm -hmm. mięśni, no i już czasu nie starczy na nic innego i tak po prostu o lepsze się szybko krążenie, a na nerwowe to nawet nie, nie starczyło miejsca, no bo tam jakiś neurologi coś tam będzie zimne, no nie? Pamiętam jak robiliśmy jakieś zajęcia na masażu tkanek Moki to było na jakimś kursie, nie pamiętam gdzie, i mieliśmy z szyją zajęcia. I tam tłumaczyliśmy, że jakby tutaj macie taką strukturę, macie taką strukturę, i ktoś tam się zaczął dopytywać. Ja tak mówię, nie, ale to wymieniliście to, to", tego. I mówili, że nie, nie, nie było szyi, bo prowadzący stwierdził, że i tak nie będzie pracować z szyją. A ja to jak mówię, what? Jak to? what? Przecież to jest jakby, no nie jest jakby priorytet, załóżmy, no ale jak mam pacjentów każdego dnia i jest ich powiedzmy od 8 do 10, to nie ma takiego dnia, że nie dotykamy szyi. Nawet bym powiedział, że u większości osób raczej tej szyi się dotyka. Tak, znaczy, Przynajmniej u każdego coś się bada, przynajmniej. Badasz i tak bada nie? Nie? Badasz więc, no, i tak dalej, więc dotykasz, no, ale że chodzi nawet o terapię mm -hmm. samą, no to zawsze się trafi. A powiedzmy od jednej do 10 osób, u których też szyja będzie problematyczna. Dokładnie. No, więc minimum taki 10% pacjentów, więcej, no tak. pewnie z 50. Czyli 40%. możemy tak w kontekście tej retrospekcji powiedzieć, że może też byliśmy trochę za bardzo zafiksowani też no, na ten układ mięśniowo szkieletowy tak, No bo, bo byliśmy tak uczeni, że to jest super ważne. Bo się przyjęło tak, że w strapełci są specjalistami od uh, anatomii, od jakby pracy na funkcji i od po prostu układu narządu ruchu. W efekcie do nas powinny trafić pacjent z układem rządu ruchu. W efekcie no jest różnie, no bo nie da się go odseparować od innych wszystkich narządów naszego ciała. Wiadomo. I nie za bardzo da się pracować z narządem ruchu, omijając układ nerwowy, krążenia, wisceralne, hormonalne, no to jest wszystko, wiesz, mocno sprzężone ze sobą. No właśnie, tak jak teraz też powiedziałeś, że my się powinniśmy zajmować w sumie funkcją, i tego jesteśmy jakby. Teoretycznie uczeni, że to Jestem jest ważne. Tak ale z drugiej funkcji, strony, no? skoro my się uczymy głównie struktury, narządu ruchu i tam jakby jedyny nacisk na funkcję to jest taki, że ten mięsień wykonuje taką czynność, no to tak naprawdę to nie jest za bardzo nauka funkcji. Nie. Bo uczysz się tylko tego, jak pracuje mięsień, ale nadal nie zadajesz sobie pytania, co sprawia, że on się rusza dobrze. Albo nie rusza się specjalnie dobrze, albo co, się sprawia, co, co tak naprawdę sprawia, że pacjent jako cały, jako ten jego organizm, nie rusza się w taki sposób, jak powinien. Więc cały czas się fiksujesz tylko na tej takiej, powiedzmy, biomechanice. Jakbyśmy to mieli tak sobie ująć, że nie wiem, pracujesz w fabryce robotów i coś nie działa w oprogramowaniu, mhm. i ty myślisz, hm, to chyba wymienię sprężyny. Tak, znaczy, to tak nie działa. Wszyscy mówią, że ja pamiętam na biomechanice też takie teksty, że mm, ciało to ludzie, nisko roboty i tak dalej, ale później w efekcie rozpatrujesz poszczególne stawy. Tak. Nie ma takich płynnych. Trochę e, jakby zainteresowanie na przykład koncepcją mm -hmm. taś anatomicznych mm -hmm. i szerokie rozpropagowanie podejścia rolferskiego trochę zmieniło to. Tak. Że myśli się w ruchu o bardziej w kategoriach płynnych, tak? Czyli Takich jakby ten trend, gdzie ta tkanka mm -hmm. łączna była taka super e, parcie na nią była popularna, to trochę zrobił dobrego. Trochę wymusiło tak, zmianę. Tak. tak, to było fajne nawet. Tak. Znaczy tak. też nie możemy powiedzieć, że biomechanika jest bez sensu, no bo ona oczywiście ma całkiem duże znaczenie jakby w kontekście naszego zdrowia, ale to nadal nie jest 100% tego, na czym się trzeba skupić. Nie, nie wiesz, jakby mówiąc tutaj o fajnych przedmiotach, podkreśliłem anatomia, fizjologia, biomechanika, biochemia. No tak. A, tak, czyli one, one tak, są tak, fajne. Tak, jest jest tak, fajne. To, to też w sumie dobrze podstawy, podstawy e, załapać takie, o co chodzi, co się dzieje w stawie, jak się miesiąc skraca, mm -hmm. jak działa ruch koncentryczny, co się dzieje, jak się ruch koncentryczny, co się dzieje. No to, to to jest potrzebne, no ale później powinno być to dalej rozwijane w kontekście jakby myśleniu o ruchu globalnym. Nazwijmy sobie to tak. Dobra, next. Jedziesz, to twoja kolej, następna rzecz to znowu jest moja kolej, no Dobra. tak bo ja po okay. prostu powiedziałem na ten temat właśnie tego przedłużenia, czyli powiedzmy że przez studia, Okej, okay. może jakieś w ogóle pierwsze pierwsze próby działania trochę innego niż yy, niż masaż. O, ja na początku zaraz po studiach yy, w ogóle się zdecydowałem, żeby pracować z pacjentami neurologicznymi. I to jest też taki w sumie ciekawa rzecz, że się trochę spotkałem ze ścianą, bo poszedłem sobie na takie jedno szkolenie, po którym myślałem, że będę potrafił do wszystkim tym pacjentom jakby tutaj dobrze pomóc, ale znowu Coś, uczyłem no, się... Możesz powiedzieć, bo zeszklenie. Tak, byłem na PNF-ie. Okay. I teraz znowu y, ktoś się może do mnie przypieprzyć o to, że no tak, ale ja jestem też po PNF-ie i sobie tutaj radzę inaczej i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia. Nie byłem na wszystkich możliwych PNF-ach prowadzonych przez absolutnie wszystkich. Może teraz to uczy się trochę, trochę tego inaczej. Założę się, że nawet u nas y, nie wiem... Y, no jest w Polsce kilku prowadzących i no założę się, że to ja, jak wygląda jak... Pieniądze na szkolenie. To ja myślę przede wszystkim o Asi Tokarskiej. Mhm. Możemy pozdrowić cię. Ona uczy. PNF-u i myślę, że ona uczy dobrze. Na PNF pewno. Bo też pracuję przecież z pacjentami cały czas tutaj i, i, i tą metodą, mhm. ale też jakby nie tylko, pod, jestem pewien, że nie tylko metodą, bo jakby ona sama w sobie ma całkiem sporo ograniczenia. Przynajmniej na początku. Ja może znowu też nie byłem na jakichś rozszerzonych i tak dalej, więc jak tylko wróciłem ze szkolenia, chciałem popracować sobie z tymi pacjentami i się nagle okazało, że no padaka, mogę wykorzystać 5% mhm. ze szkolenia, bo reszta jest. Frustrująca w sumie, zarówno dla mnie, jak i dla pacjenta. Myślę, że dla pacjenta jeszcze bardziej niż, niż dla mnie. Więc tutaj znowu przydało się podejście mniej schematyczne, a bardziej funkcjonalne. Ale na przykład na szkoleniu pracowaliście na pacjentach? Przez chwilę tak, ale okay. pracowaliśmy akurat na pacjentach, którzy mieli problemy raczej ortopedyczne. Mhm. Ja już wtedy, ja już na szkoleniu zauważyłem, że Pracowałem gdzieś tam sobie z pacjentem, oczywiście cały czas pod jakby taką kontrolą asystenta, który mi gdzieś tam trochę pomagał. No i się okazało, że pacjentowi się tam poprawił zakres ruchu w szyi, po godzinie pracy, gdzieś tam nie wiem, o 3 stopnie. Więc ja podejrzewałem, że to był może nawet błąd pomiarowy. Nie chcę nikogo obrazić specjalnie, ale PNF się kompletnie nadaje do pacjentów ortopedycznych. No nie, tak. nie mam pojęcia. Ja myślę, że po prostu. no, jak... nie, no można zrobić nie to wiem. lepiej bez przesady. No, no tak. Ja, ja też jakby tego, tego nie robiłem, więc tam może nie chcę specjalnie tego hajtować, ale przynajmniej na wtedy co, to, co gdzieś tam widziałem, i jakby te założenia mnie. No specjalnie nie, nie przekonały. Okej, okay, dobra i. Może to jest za mało. Może trzeba było zrobić 20 sesji z tym pacjentem. Konkluzja na to jest taka, jak, co chcesz powiedzieć. Taka, że znowu. Nie chodźcie na szkolenia neurologiczne. Nie, 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 absolutnie. Po prostu znowu trzeba się tylko skupić na tym, że żeby wykorzystać metodę, czyli wykorzystać to, czego się uczymy, nie zamykać się na to, że muszę to zrobić dokładnie tak, jak jest tam powiedziane krok po kroku, wzorzec po wzorcu, bo jak się zderzymy z rzeczywistością, to się nagle okazuje, że to wygląda zupełnie inaczej. Nasz pacjent nie ma problemu z tym, że on nie potrafi zrobić tego wzorca od ptaka do krakowiaka, bo jemu to jest na początku do niczego niepotrzebne, bo on nie umie się napić wody z kubka. Okay. Albo nie umie sobie głowy podnieść z poduszki, bo mm -hmm. jest dosyć niedługo, niedługo po udarze na przykład. Więc to w ogóle są dwa światy. Mm -hmm. Znaczy wiesz, to jest ogólnie problem takiego podejścia, powiedzmy algorytmowego do problemów, że mm -hmm. dużo osób tak myśli, że na tym polega, bo za wszelką cenę chcą przełożyć myślenie terapeutyczne do myślenia karskiego. Tam jest algorytm postępowania praktycznie mm -hmm. na każde schorzenie. Przychodzi pacjent z Zapaleniem jelit tak, i ma jak? dostać le leki takie. Tak, jak tak, ma się poprawić, tak. to ma dostać dwa razy większą dawkę, później mamu mu się dorzucić mhm. to, a później mamu mu się dorzucić tamto, i on wychodzi i jest lepiej. Tak, tak? I dlatego to się w medycynie sprawdza. W Stanach Ostrych postępowanie według algorytmów generalnie ratuje ludziom życie, no bo jeśli trafia pacjent, na którego yy, no po prostu jak mu nie pomożesz w przeciągu kilku godzin. No to umrze. No więc nie masz czasu na to, żeby kombinować, że to jest może to, może to, tylko musisz wykorzystać pewne badania przesiewowe do tego, żeby mu szybko pomóc. I w stanach ostrych, takich nagłych, to jest petarda. Z tym, że my jako fizjoterapeuci nie bardzo mamy z czymś takim kontakt. No nie ma takiej możliwości, że pacjent czeka w poczekalni i jak mu przez trzy godziny nie naprawisz kolana, to po prostu umrze. No, nie ma takiej możliwości, więc <grym> my tak. mamy nie dość, że czas, a tym bardziej te problemy często są niespecyficzne i one po prostu wymagają użycia głowy, zrozumienia tak naprawdę, kim jest ten nasz pacjent, jakie on ma problemy, jakie on ma inne problemy, jaka jest ta historia cała chorobowa i dopiero co my możemy, jakby, zaaplikować do tej jego terapii, żeby to miało jakikolwiek sens. I już po prostu wiemy to dobrze, że system się nie sprawdza. To system mamy taki o. Na przykład w NFZ. -cie. Sprawdzamy terapię przez cały turnus. Jak pacjent zareaguje na 10 razy tenc i crio? No i wiemy, jak. No wcale. 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 Może, no wiesz, jakby problem jest taki, że pacjenci. Może ja teraz sobie myślę o sobie, hmm. że ja już nie będę miał nigdy pacjenta w stanie ostrym, bo jak na przykład mam taki problem, że do mnie się czeka na wizytę tam powiedzmy półtora miesiąca, dwa to hmm. nigdy patrząc na do nie trafi. Umrze przed Musi Musiałby być jakiś przypadek. No, ciekawa sprawa. Dobra, czyli algorytmy. powiedzmy sobie o tym. Ja teraz myślę. Wiesz co, też chciałem powiedzieć trochę o schematach, bo myślałem tak naprawdę, że na przykład, powiedzmy przywołajmy ten masaż, no bo to było coś, co od czego zaczęła się moja przygoda pracy z ludźmi. No, to myślałem, że jak jest taki schemat na początku masażowy, no to trzeba go po prostu robić, bo już on był sprawdzony, zbadany, robiący tysiące razy przez wiele osób i że tak jest najlepiej. Że na początku dwa miesiąc trzeba wiesz, jakby przygotować, później trzeba go powiedzmy trochę, jak w treningu, no nie? A potem się okazuje, że w ogóle nie. Że że idziesz sobie na jakieś inne szkolenie, powiedzmy taki masaż, na emocji, bo to mhm. było moje drugie szkolenie. No, że tam po prostu bez ceregieli po prostu wjeżdżasz w ten mięsień i go rozpracowujesz, mówię, a gdzie wstępne przygotowanie, gdzie jakieś głaskanko, no nie, tak. a gdzie później tak naprawdę wyciszenie tego miejscu. wjeżdżasz, rozluźniasz go, zostawiasz, nara, koniec. M mnie jakby nigdy nie przekonuje ten argument, że coś było robione przez tysiące lat i że to wtedy znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo ludzie tysiące lat jeździli konno. I ktoś mógłby na przykład, wiesz, tam Ford sobie kmini samochód, a... Do, daj spokój, daj spokój. Siadaj na siwego i jeźdź do sklepu, nie? On, ale to będzie no. rewolucja. Nie, nie, nie. Tak. Jedźmy konno. No niestety. ale... No do dzisiaj byśmy jeździli konno? Widzisz, bo z nami jest taki problem, albo i nie problem, że ty nie boisz się zmian. ja też się nie boję zmian. Ja jestem człowiek, który po prostu. E, wychodzenie ze strefy komfortu jest po prostu codziennie. Ja najchętniej wiem codziennie, że to, jest, powiem, komfort. to jest, komfort. jest komfort. Dla mnie wychodzenie z strefy komfort komfortu jest komfortowe. Ja się mm. czuję, Jak ja nie wychodzę z strefy komfortu, się czuję źle z tym. Już mi jest niedobrze, że o Boże, jak jest nudno. No, nic się nie zmienia po prostu. Dajcie mi jakieś tam więcej emocji. Więcej coś się bojcy. musi wydarzyć. No nie? nie to, że mi brakuje adrenaliny, bo broń Boże. No nie? Czyli też nie hmm. jestem jakimś ekstremalistą, że um, nie wiem, muszę robić coś, żeby mnie tam pobudzało cały czas. O, jest mi dobrze, ale po prostu lubię próbować nowych rzeczy. Ale dużo osób nie lubi. Większość osób nie lubi wychodzić w komfortu. Stąd jak oni się czegoś nauczyli i się okazuje, że to się sprawdza, ale nawet jest coś lepszego, co by się lepiej sprawdziło, to Redukacja i mhm. nauka nowych rzeczy jest już czymś, co tak po prostu działa na nich odstraszająco, że nie chcą w to w ogóle iść. Mhm. I jest, jest fajnie, jak jest fajnie. No? Jest taka teoria też, że mamy takie, takie zasoby poznawcze, przeznaczone na przykład na jeden dzień. I że jak się już tak dobrze storpedujesz jakąś nauką, i coś później, albo po prostu czymś, jakimiś bodźcami, i później po prostu potrzebujesz. Wydać te, ten swój zasób na to, żeby się czegoś nowego nauczyć, to, to jest tak, jakbyś naprawdę coś potrzebował wydawać. I okay. wtedy włączać Twojemu mózgowi się włącza taka oszczędność. Taka, eee, nie trzeba. Nie, 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 do, spokojnie. Tak jak jest, to <laughs> jest dobrze. <śmiech> nie szalej, nie szalej. <laughs> No, i, i to jest myślę, że taki problem. Wiele osób, które tak naprawdę nie chce przyjąć jakichś takich zmian, mm -hmm. bo nauczyli się już czegoś i jest im z tym dobrze, i nawet są, czują się niekomfortowo, jak mieliby coś zmienić w swojej praktyce, mm -hmm. która jest nawet skuteczna. Wiadomo, tak. że nie jest idealna, bo, bo każda. nie nigdy nie będzie idealna. I mi to też nie przeszkadza, się że ona jest idealna. A, tak. Więc to jest duży problem. Ma coś jeszcze ciekawego? Jakieś błędy? Jakieś błędy? Hmm. Czy ja wiem? Może myśmy w kategoriach. A czy znaczy możemy po prostu też w ramach tej retrospekcji powiedzieć, co tam robiliśmy sobie dalej? To nie, to nie zawsze były błędy, bo też czasami trafialiśmy na dobre pomysły. Bo jakby. Właśnie, bo ja na przykład ostatnio robiłem sobie taki rachunek sumienia dotyczących szkoleń, które zrobiłem. O. A było ich sporo. Mhm. A patrz na to. No jakby dzisiaj, no to tam połowa nie była potrzebnych specjalnie, mm -hmm. dlatego, że nie wykorzystuję ich na co dzień. Okay. Ale nie mogę powiedzieć, że one były niepotrzebne i być może że jakbym robił to jeszcze raz, jakbym miał możliwość cofnięcia się, przeżycia swego życia na nowo, to być może zrobiłbym jeszcze raz. Dlatego, że one były taką naturalną formą ewolucji. A wiesz, jakby mm -hmm. powiedzmy, że na początku oczywiście interesowałem się masażem, no to, to było fajne na start, ktoś mi na początku pokazał kinezologię albo jakieś neurologie funkcjonalne, będzie był człowiek, człowiek. o człowieku. Organiczny masaż lepszy, no nie wiadomo. Więc ten masaż był na początku dobry, bo wiesz, niektórzy są, są takie osoby, gdzie na przykład jesteś na szkoleniu i ty byś coś im powiedział, coś fajnego byś im powiedział, ale na przykład wiesz, że oni nie są gotowi na to wiedzę. To nie jest na dzisiaj. Poza tym, to też myślę, że nie wszystkie metody są dla wszystkich, bo niektórzy mają dosyć dobrego skilla i dobre predyspozycje do robienia czegoś. Mm -hmm. I, na przykład, tutaj też absolutnie bez żadnej dyskredytacji, masażu. Bo dobrze zrobiony masaż to jest petarda. Ta, mogą być osoby, ja które odnajdują uwielbiam. się w tym po prostu i będą ten masaż robić całe życie, no nie? Być może ich forma masażu ewoluuje, bo na przykład zajmą się na przykład masażem klasycznym, który jest dobry na początek, tak? Mhm. Bo uczyć się gdzieś tam rozumienia pracy z ciałem, ale później stwierdzę, że oni chcą iść bardziej w relaksację, w takie globalne podejście. I zainteresują się być może jakimiś formami relaksacji, może jakimiś masażerami mm -hmm. lomi lomi, Potem stwierdzą, że kurde, może by jakiś tam gadżetów położył do tego, i tam wejdą w klimat, jakichś tam stempli ziołowych i tak dalej. Będą robić swoje maceraty, swoje olejki, to może być po prostu dla nich coś wow, no nie? No i super. To jest okay. Dokładnie tak. A inni stwierdzą, że dobre masaż masażem, fajnie, fajnie. Mm -hmm. Ale ja chcę iść dalej w kierunku leczenia. No to tak było w moim przypadku, tak? Pewnie. Że, że to był dobry start, ale oczywiście to nie była idealna forma pracy z ciałem dla mnie. Więc nie obrażam nikogo. Nie. Mój Ale znajomy... no też pewnie tak myślę, że się zgodzi, że jakby nie ma jednej uniwersalnej drogi do tego, żeby pacjent się czuł lepiej. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Wręcz e, nie ma nawet jednej uniwersalnej metody, którą możesz pracować z daną grupą pacjentów. Dokładnie. Bo jakby tak było, znaczy, na, czasami wydaje się, że tak jest. I kończysz jakieś szkolenie i jesteś zajarany, po prostu I płoń, robisz wszystko i tym i robisz wszystko tym i na początku jest w ogóle petarda w ogóle, oczywiście wszystkie rzeczy, które będą na szkoleniu to ci wychodzą w pacjentach, że tak, to musi mieć to i tak dalej. A, ale później jakby op, opada ten ten taki pierwszy tak zachwyt tym szkoleniem, się mm -hmm. okazuje dobra, ono jest dobre, ale ja nie mogę rezygnować ze wszystkich swoich starych podejść, bo one też były dobre. I dopiero później jakoś w cudowny sposób starasz się to połączyć i się okazuje, że to jest fajne, Proszę że to, się to. wychodzi. Mm -hmm. I po prostu proporcjonalnie dobierasz to w różnych proporcjach do pacjentów, których masz, tak? Raz pracujesz bardziej tą metodą, a później inną, a u niektórych po prostu sprawdza się bardziej taki podejście powiedzmy masażowa, i gdzieś tam sobie kombinujesz to no nie. Mm -hmm. A u innym stwierdzisz pacjent, u innego pacjenta, że wie pan co, po prostu mamy taki masaż całościowy, żeby się zrelaksować, by począć, bo tutaj nie ma stricte żadnego takiego problemu, na którym mogę się skupić, ale po prostu fajnie jakby trochę tych emocji gdzieś tam z ciała ktoś powiedzmy popracował manualnie, żeby, no bo nie chcę teraz jakby iść w temat kumulacji napięć emocjonalnych przez tkankę łączną, to nie jest ten... Ja, tak, e ja w sumie lubię ten temat, ale jeśli go mielibyśmy po prostu jakoś tam podsumować, to do dzisiaj w sumie nie wiemy, dlaczego tak jest. Dużo rzeczy nie wiemy, dlaczego tak jest. To się no, okaże. Jest kilka różnych teorii, bo ostatnio też sobie próbowałem zrobić takie zestawienie aktualnych badań. Właściwie to, to nawet nie są badania, tylko to są takie Przepotety. opinie eksperckie Aha, na ten temat od różnych dosyć znanych osób, które wskazują na potencjalne mechanizmy, które Czyli tam mogą dlaczego występować. Dlaczego coś działa? Po prostu. Tak. Pisane. No bo jakby no wiemy, że, że to działa. Na przykład, ja byłem, o to też mogę o tym powiedzieć, byłem dosyć długo zajarany strasznie terapią czeszkowo-krzyżową, i jakiś czas pracowałem, można powiedzieć, no też praktycznie tylko, tylko w ten sposób. Rzadko kiedy mi się to zdarzało, żeby, żeby robić jakieś, jakieś inne terapie. <laughs> Z tym, że. Teraz straciłeś w oczach wielu terapeutów. Dlaczego? No wiesz, jakby terapeutyczno-krzyżowa jest ma taki e, trochę dziwną opinię. Tak, bo moim zdaniem, no przynajmniej mogę powiedzieć po swoich doświadczeniach. Jeśli chodzi o tą taką pracę stricte ze strukturą, znaczy, może inaczej, um, pracę, która nie jest y, doklejona do emocji. Bo na początku, jak się uczysz terapii trzeszkowo-krzyżowej, to tak, jakby te pierwsze moduły to są takie przynajmniej w tej szkole, gdzie ja się uczyłem. Um, no to pracujesz sobie bardziej, gdzieś tam, niby z powięzią, i tak dalej, tak naprawdę trudno powiedzieć z czym. I to jest takie sobie: była jedna petarda, i z tego wyciągnąłem jedną ważną rzecz, że trzeba dotykać ludziom głowy. Bo właściwie w każdej innej terapii manualnej, którą jakby poznawałem wcześniej, to nie było jakby z głową nic. Jakby człowiek się kończył na przejściu szyjno potylicznym. Dobra, no rozszerzam to się okazało na żwacz skroniowy. Ta, no trochę tak. Nie? Ale, no. ale przed terapią czaszko krzyżową chyba się tego nie uczyłem. Nie, znaczy praca na przykład tak? ze szwami czaszki w jakiś inny sposób. To, to... jest raczej rzadkość. Mhm. Mało takich metod. jest. Ja ze wszystkich kursów, na który byłem, a uwierzcie, było ich sporo. Znaczy to się później pojawiało. Ale na no, inne no, szkolenia. No to patrz, ale zobacz. Ale to było jakby moje, mówię, wiesz, o retrospekcji o takiej mojej pierwszej zetknięciu się. Ale nawet. No. Gdybyśmy teraz wszystkie szkolenia wymienić, gdzie jest prace, była konkretna praca z czachu, mhm. taką wiesz, a szwe, gdzieś tam praca o mobilności, po prostu, nie? nie, tylko że tam jest trochę i tak dalej. No to, to ile takich podejść jest? Jak ja skończę praktycznie, a cały trap Podstawę terapii manualnej, możemy powiedzieć. No, jakbym zrobił rozszerzenie, to nic nie zmieniło, bo tam mhm. nie ma czegoś takiego. Okay. A, chyba, że zmieniło się. Chyba nie. Pewnie nie. A później było. A, to, jeśli chodzi tak naprawdę o kursy, może które mają to w swoim rozdziale, no to po prostu takich, które my robimy, bo na masażonych łokach też nie ma tego za bardzo. Mhm. A, ale na trapie nerwowym się oczywiście jest. Natomiast, no to Czeszkowa-Krzyżowa, no bo ty robiłeś w innej szkole, później robiliśmy w jednej razem. A kurs składowskiego mm -hmm. tam się trochę pojawiało. Taka tak, hardkorowa tak, praca tak, na czaszce. Hardkorowa. Tak, tak. Hard <laughs> tak później długo. jeszcze byłem w, w instytucie Barala i tam też robiliśmy sobie czachę. Baral było? No bo takie podejście ostopatyczne, na stopacie trochę jednak pracuje tak, Aczkolwiek czaszce. ona też była dosyć hardkorowa momentami. Co to jest... mnie zdziwiło. Dosyć dużo siły używaliśmy. Okej. Okay. No, czyli takich szkoleń, gdzie rzeczywiście jest praca nakierowana na czaszkę, jest mało. Tak, dlatego tak. potem się okazało, że jak zacząłem po prostu to robić, to trafiałem w problemy, na które wcześniej nie trafiałem i pewnie nikt inny też nie trafiał. I to robiło już całkiem fajną robotę. Później jakby zaczęła się ta praca taka stricte z emocjami. No i to akurat dla mnie nie był specjalnie dobry pomysł, bo myślę, że to jednak trzeba mieć taki fajny nie wiem, czy to jest Skill, ale nie można jakby bać się zadawać niektórych pytań. A ja mam czasami dużo wątpliwości takich. Czy to aby na pewno to, co czuję pod rękami, to czy to jest dokładnie to? jak się zaczyna. Już jakichś konkretnych emocji, tak? Tak, tak, okay. tego, co, tego, co gdzieś tam czujesz pod rękami, na przykład, no nie wiem, masz wrażenie, że to jest związane z jakąś tam konkretną emocją, jakąś sytuacją. No i musisz jakoś sobie ten temat podrążyć. Ja mhm. zawsze miałem z tym dosyć dużo problemu, żeby się upewnić, czy to jest to. Mhm. I po prostu są osoby, które mają tak, że mówią, cyk, mówią, wchodzą w jakiś taki od razu dialog, ciągną tutaj I ten temat wiesz, i robią wiesz. się bardzo fajne rzeczy, się dzieją. Więc myślę, że jest super. Ale akurat dla mnie to był taki temat, w którym się nie czułem jakoś specjalnie dobrze. No, temat więc co terapii trzygokkrzyżowej, myślę, że moglibyśmy sobie poruszyć, bo pewnie mamy inne doświadczenia, a też trochę psychosomaty siedzimy i mm -hmm. mi się czasami zdarza dalej elementy wykorzystywać mm -hmm. akryne terapii, więc myślę, że to będzie bardzo fajne, żeby takie trochę mity też obalić dotyczącej tej terapii, bo ona jest fajna i niekoniecznie jest super magiczna, że tam pracujesz z duszą i tak dalej, bo może być rzeczywiście. Ciekawym narzędziem do pracy u osób, które nawet powiedzmy nie wiem, pracują ze sportowcami, mhm. albo po prostu mają takich pacjentów jak my, stricte bulowy, którzy po prostu przychodzą, przychodzą z ulicy. A ja tak jeszcze myślę w kategoriach błędów, to może przejść, przeskoczmy sobie nawet niekoniecznie naszą praktykę, bo oczywiście nasza praca to nie jest tylko i wyłącznie praca z pacjentami, ale to jest po prostu też prowadzenie gabinetu i prowadzenie szkoleń. O szkoleniach może. Ja myślałam kiedyś, e, ja miałem bardzo negatywny stosunek do krótkich szkoleń. Mhm. Czyli wydawało mi się, że jak już coś robisz, to musi być konkretne, porządne i jak to nie ma sześciu modułów po pięć dni, to się do niczego nie nadaje, bo to musi być taki proces długi, dostajesz certyfikat międzynarodowy i jest w ogóle wszystko super. I z później... hologramem jedynego słusznego stowarzyszenia. Dla no akurat wiesz co? tutaj cieszę się, że nigdy nie miałem. Jakby zawsze z dużą rezerwą traktowałem te wszystkie stowarzyszenia. Tak. I trochę wiedziałem, jak to w polityce ze... po prostu stoi za tym kasa, że jak dasz odpowiednią kasy, to dostajesz. To masz hologram. Tak jest. Więc trochę tak to wygląda. Mhm. Oczywiście jak każdy student, słyszałem tą piękną miejską legendę. Że ktoś kiedyś chciał dostać pracę, i że już był na rozmowie kwalifikacyjnej i pokazywał swój piękny, e, po prostu całą teczkę z dokumentami i szkoleniami, które skończył, tak? i tam nie było hologramów jedynego słusznego stowarzyszenia, i tej pracy nie dostał, bo te szkolenia okazały się do niczego niepotrzebne. Wszyscy słyszeliśmy tą legendę, tylko nikt nigdy nie widział tego typu. Na oczy. Nikt nigdy nie znał takiego W ogóle ja, nawet jak byłem na kilku rozmowach o pracę i chciałem w ogóle pracodawcy pokazać te swoje dyplomy, to większość ich nawet nie chciała oglądać. Bo się okazało, że oni się na tym nie znają. Tak, wiesz co, po pierwsze... Ale interesowało ich to, co umiem. Zdarzało mi się e, kilka razy robić terapię mm -hmm. na kimś, robić masaż na kimś. Tak. A, I oczywiście mówię, że skończyłem takie takie szkolenia i wiesz, tam mm -hmm. rozdawcy, no spoko, 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 A, ale czy tam gabinet, z którym współpracowałem, fajnie, fajnie, ale nikt nie chciał mnie żadnych dokumentów, bo no stała za mną jakaś praktyka. No i oni później pytali się pacjentów, tudzież klientów, jak tam było. No i mówili tak. fajnie albo nie fajnie. A, więc później zmieniłem swoje podejście, bo się okazało, że te wszystkie szkolenia to są takie trochę a, no ustawione, nazwijmy to, i że tam jest pięć modułów, ale w ogóle trzy to są takie okandby oh, potłuc mm -hmm. i one są do niczego niepotrzebne, takie na przelepę, a, a te dwa są w porządku, potrzebne, ale najbardziej mi jakby... Ja myślałem, że po prostu jak ktoś prowadzi jakieś szkolenie, to on ten sumie pracuje na co dzień. On wykorzystuje Aj. dokładnie tych metod, które uczy tam. No nie wydawało mi mm. się to super logiczne, że on tak jest, że on jest specjalistą, musi to robić na co dzień, żeby później tego uczyć. I się okazało, że nie, że dużo osób, na przykład, ja miałem tak, takie zapędy, że czasami zapisywałem się na terapię do osób, które prowadziły jakieś szkolenia, i one kompletnie nic z tego nie wykorzystywały. Robiły to inaczej. Na przykład, A jak jesteście na kursie na przykład terapii manualnej. To tam wszyscy było, no tak, to trzeba mobilizować, 30 powtórzeń, ślizg w tą stronę, cyk, cyk, powtórzenie, powoli, powoli, powoli. Idziecie do tej osoby na terapię, a się okazuje, że mobilizacja to jest coś, co oni pokazują tylko na kursach. Szybkie ustawienie, pach, manipulacja, 10 minut po terapii, dziękuję, do widzenia. A tam jest manipulacja, nie, to jest złe, to trzeba robić mo może czasami gdzieś później u których pacjentów. I mówię, kurde, co jest nie tak. I, i rzecz, która mi się bardzo nie podoba na takich szkoleniach, to było coś takie takiego, że pytam się, jako specjalistów, terapeutów pracujących na co dzień, instruktorów, czy mam taką sytuację, mamy jakiś tam pacjenta ewentualnie, zbadałem, sobie go zobaczyłem. Czy powinienem uwzględnić tego pacjenta terapię taką? taką. To też nie były takie pytania, wiesz, że mam pacjenta, co zrobić, to no nie? Mhm. Tylko już gdzieś tam bez jakąś historia tego pacjenta, miałam, pracowałam z nim i mówi, Patryk, spokojnie, to będzie na piątym modelu, a no, ja jestem na drugim. A patrzę na piąty model, on jest za, pół za... Roku. Więcej. No, dobra, za no, rok. No Więcej, nie niech będzie pół roku, nie no, wiem. Ja mówię, super, no nie? Fajnie, to to powiem, powiem pani Zosi, że. Za za no, rok to ogarnię. Tak, odeślę panią Odpowiedzi Zosię się do kogoś odpowiedniego. No nie, jakby też nie problemu z odsyłaniem pacjentów do innych osób. No więc e, później zmieniłem, bo stwierdziłem, że skoro ja już mam podstawy mm. fajne, to mogę chodzić na krótkie szkolenia, gdzie zdobędę wiedzę wycinkowo na ten temat, który mi teraz interesuje. Tak, tak że, i to jest spoko. I to, są, to jest ja super. Do dzisiaj się tym mega jaram. Ja w ogóle mam teraz takie podejście, że czasami idę na jakiś kurs, który teoretycznie, jak sobie czytam na przykład, co jest na tym szkoleniu, to są rzeczy, które ja już w sumie wiem. Mhm. Ale jak idziesz do kogoś innego na takie nawet bardzo podobne szkolenie, to się okazuje, że ktoś ma zupełnie inny punkt widzenia, mhm. inne doświadczenia, tak. e, trochę czasami jakieś inaczej opowie o podobnej rzeczy. Więc to jest tak, jakbyś oglądał sobie jakiś spektakl, ale z zupełnie innego miejsca. I zwracasz uwagę, to mi się na przykład zawsze w teatrze podoba, że w kinie to masz. Y, jedną scenę i musisz się patrzeć w jedno miejsce. A w teatrze mhm. czasami się dzieje kilka rzeczy na raz. Więc jest tak, jakbyś drugi raz był na tym samym spektaklu i zwrócił uwagę na to, że coś tam się dzieje w innej części sceny, nie? Mhm. Więc po prostu masz dużo większy ogląd na ten sam temat. I to może być krótkie szkolenie, no bo... Nie musisz iść od razu drugi raz na właśnie jakąś straszną kobyłę, tylko po to, żeby znowu robić po 30 ślizgów w tą samą stronę, no bo ty już to teoretycznie wiesz, mm -hmm. ale chciałbyś się douczyć czegoś jednego konkretnego albo po prostu posłuchać, co ktoś inny ma na ten temat tak. do powiedzenia. Więc Teraz krótkie kursy są Nie mam kompletnie problemów z kursami weekendowymi, jednodniowymi mm -hmm. warsztatami, nawet godzinnymi, oh, gdzie pęka. zostanie przedstawiony jakiś fajny wycinek, który po prostu będę mógł dokleić do swojej terapii. Albo lepiej zrozumieć jakiś temat. Dokładnie. Tu wiedzę no. teoretyczną posiadam, ale to jest dobre, a do, czego, do tego trzeba trochę dojrzeć, to jest dobre trochę później. No nie? Yep. I prowadzimy też gabinety, więc tutaj możemy chwilkę, jakby na końcóweczkę powiedzieć o kilku błędach dotyczących takiej pracy gabinetowej, prowadzenia gabinetów. Mm. Bo ja też myślałem na początku: nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jak jesteś dobrym terapeutą, Super personalistą, to po prostu ludzie cię znajdą wszędzie i do ciebie tam przyjdą i w ogóle super. Myślę, że nie. Dokładnie tak jest, wiem już o od... tym. Znaczy, jeśli dasz sobie wtedy odpowiednio dużo, dużo, dużo czasu, to pewnie tak, ale można to przyspieszyć. Ale być może dlatego, że niekoniecznie jest dobrym specjalistą, a na przykład nabędziesz umiejętności miękkich przez to. Bo terapia, no nie, no to oczywiście mhm. bardzo ważna jest umiejętność pracy z ludźmi, rozmawiania z ludźmi. No. tłumaczenia ludziom, edukowania ludzi. Więc na początku jakby chciałam po prostu zrobić terapię i mieć zrobioną terapię. I nawet gdzieś tam ten wywiad, początek skracałem dość mocno, mm -hmm. że po prostu mi zrobioną terapię. No, Płacę na terapię, płaci za terapię, tam płaci za masaż. Tak Więc ja tam będę gadał z nim, wypytywał go jakieś. Po prostu kilka informacji, co trzeba zrobić. Gdzie pana boli? Tutaj, proszę się kłaść. Znaczy, wiesz co, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Aż tak źle nie było nigdy. Aż tak, tak źle nie było nigdy. No, może jakiś super początek, no nie? Mhm. Może taki początek, no bo też wiesz, trudno jakieś super złożone zależności powiedzieć komuś, kto jest na drugim roku studiów, że na pierwszym roku studiów poszedł na kurs masażu. No co nie powiesz, że słuchajcie, jak bolą pacjenta. Plecy, to wy nie masujecie mu pleców, tylko musicie spojrzeć na go globalnie. Przecież ja bym nie wiedział w ogóle o co to chodzi, co no, nie? tak, co to znaczy? Więc nie? na początku, no to ale na szczęście bardzo szybko e, zostało mi to pięknie wytłumaczone, że nie można tak wycinkowo pracować mm -hmm. i że praca z miejscem bólu e, jest nakierowana często na porażkę, bo ten problem jest po prostu tak zwaną kompensacją. Więc gdzieś to tak padało, różne stwierdzenia na to były określone, ale dość szybko się tego nauczyłem, że trochę trzeba szerzej na to pacjentów patrzeć. Natomiast e, Dużo osób, na przykład, które otwierają gabinety, mają taki problem, że są dobrze w danym zagadnieniu. Mm -hmm. I siedzą w tym gabinecie. I nie ma ludzi. Tak, bo nikt nie wie, gdzie ich znaleźć. Po pierwsze, nie wie, gdzie ich znaleźć. I ja się strasznie dziwię temu. Ja się cieszę, że tego będę nie popełniłem, że pomimo tego, że za, na początku za dużo nie wiedziałem, to staram się tę swoją malutką wiedzę dzielić z ludźmi. To było słodkie. To jest... No właśnie projekt Masaż tak powstał, że ja, właśnie, ja pamiętam, jak dzień dzisiaj, jak nagrywam pierwsze materiały i z Hubertem się sobie, mówię, wiesz co, ja mam pomysł na materiałów na razie. Ja więcej nie wiem na dzień dzisiejszy, nie, nie, nie muszę nagrać więcej materiałów. I mi się jakby pomysł, bo jakby Masaż był początkowy, nie, nie wiedziałbym nagrać. Teraz mam pomysły na nieskończoną ilość materiałów do końca życia. Co to można nagrać? Modyfikować, zmieniać, kombinować. A czas leci, A czas... <laughs> czas leci. ale też nie chciałbym nagrać wszystkiego, no nie? ale myślę, że za 5 lat będzie jeszcze więcej tych Jeszcze pomysłów. więcej będzie pomysłów. No. Więc to, tak to wygląda. I ja dziwię się, że minęło naprawdę wiele lat, odkąd działam w internecie i nie powstało specjalnie dużo innych, ciekawych, polskich stron projektów internetowych. Jakoś bardzo dużo. Hmm. Takich takich, e, takich gdzie ludzie traktują to poważnie nie chodzi mi o jakieś konto Instagramowe że po prostu ktoś wrzuci raz na jakiś czas zdjęcie z ciekawym opisem tylko że on sumiennie to wykonuje tak że, mhm. że ten kanał YouTube na no ten tam, tam film wjeżdża raz w tygodniu no na raz na dwa tygodnie on troszkę to publiczność dba i tak dalej że to jest tak traktowane na serię, no nie że jakieś fanpage jakieś podcasty no ile tego jest. Mamy 65 tysięcy robotów w Polsce. No właśnie. To jest I masażystów. No nie, i masażystów mm. To jest ponad 100 o, tysięcy. To jest bardzo to dużo. Jest z, ponad, spokojnie powyżej 100 tysięcy. Mm -hmm. No ile takich kanów masz? 20? Oj, nawet nie. Gdzie jest reszta, nie? Mm -hmm. I dużo osób ma takie problemy. Pisze na przykład do mnie, że um, mają wiedzę na ten temat. Jak przyjdą już pacjenci, są zadowoleni, ale to się strasznie powoli wszystko rozwija. Ja nie jestem specjalnie dobrą osobą, żeby radzić na przykład, jak prowadzić gabinet, bo my się tego uczymy dopiero. Mm. Zatrudniać ludzi, jakby żeby zachęcać ich, żeby oni promowali jakby siebie w jakiś sposób, ale mam całkiem fajne doświadczenie w budowaniu swojego wizerunku, żeby po prostu pacjenci do ciebie walili, do ciebie jako osoby. I po prostu to jest sytuacja prosta, te rzeczy trzeba robić. I to jest taki błąd, którego de facto. My aż tak dużo nie popełniamy. No, mamy tam jakieś swoje potknięcia. Mniejsze były. ale że tak. Ale. Ten, ten na, na czym się też trzeba było nauczyć. Ale są błędy. I ktoś mówi: Ale ja nie potrafię na przykład nagrać, nie potrafię mówić do kamery. Mhm. To odpalcie sobie wtedy jakiś jeden tak. z pierwszych filmów Maćka. Dokładnie. Przykładem mogły być neuromobilizacja. Przecież my go wtedy cały dzień nagrywaliśmy. Ojej, strasznie nagrywaliśmy to długo. Nagrywaliśmy, nagrywaliśmy, co chwilę po prostu mi się coś plątało i nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Tak, tak się stresowałem tą kamerą. Albo zobaczcie sobie jakiś film z masażu klasycznego mój, jeden z pierwszych, przecież to jest porażka. To jest naprawdę słabe. Jakie komentarze dały czasami są. No, w ogóle jest, wiesz, co jakby komentarze w firmach z masażem są straszne, bo tam jest dużo takich ludzi, którzy nie powinni oglądać ludzkiego ciała w internecie. Mhm, bo się A. nadmiernie ekscytują. Najmierniejsze, ekscytują. po prostu wiesz, co najgorzej jest ze stopami. Ojej. Najgorzej z firmami ze stopami, tam są dzieją się straszne rzeczy. Zamiast ludzie skupić się na tym, jak ten masaż wykonać, tu jest. O, boże, jakie stopy. <laughs> Albo wręcz przeciwnie, bo co, z, o, co za stopy w ogóle. On Nie dotykałbym ich nawet przez rękawiczki, szmatę nałożoną na nie. Więc e, to jak chcecie zobaczyć po prostu dziwne sytuacje, możecie poczytać filmy, e, możecie komentarze pod filmami z masażem stóp na projekt masaż będzie ciekawie, aczkolwiek część z nich wypadła. Bo ja po prostu ludziom napisałem, mówię, hej, to nie jest jakiś pornograficzny film, no nie? Także wypad stąd. No i ktoś odchodzi, na przykład usuwał swój komentarz. Albo ja usuwałem jego komentarz. No bo to było nie fajne w stosunku nawet do osób, które leżały tam, tak, bro, i zgodziły okay. się, za darmo uh -huh. często, wystąpić w materiale i, i ktoś obraża ich stopy, stopy albo po prostu pisze, że on by z nimi robił takie i takie rzeczy. Ojej. No, <laughs> więc no, ustawiam, to ale kilka zostało, więc może być ciekawie. Uh, ale przeskoczyliśmy płynie o błędach. Nie róbcie takich błędów. Nie... Pamiętajcie, że w internecie takie rzeczy zostają. Wiesz co, ja tak myślę sobie o takich trochę błędach jeszcze, a powiedzmy wizerunkowych, że dużo terapeutów może prowadzić jakieś fajne gabinety albo zaczynać i wpisujesz sobie ich imię i nazwisko w internecie, a tam takie fajne, fajne rzeczy pojawiają się, jakieś imprezowe. Aha. A, że ja tak robię często, może teraz pojawia się to rzadziej, ale ludzie szukają często Ciebie, no nie? Mhm. I fajnie byłoby takie informacje, sposoby stawać dobre, no nie? Nawet jak jakiś nagrywasz film no nie jest specjalnie dobry, ale do, dotyczy profesjonalnego tematu, no to ludzie mówią, starał się, dzielił się swoją wiedzą, raczej to będzie pozytywne. A nie Natomiast... wpisujesz sobie w internet Patryk Sobotka, a tam pierwszy rekord, y, Patryk S. aresztowany na 48 godzin. Znaczy wiesz, to też nie zależy od ciebie, no nie, bo to wiesz jakieś tam, nie możesz na to, żeby Onet nie wstawił nie, nie tego na przykład, jakby coś się no. wydarzyło. Ale są takie rzeczy, że wiesz, tam jakieś zdjęcie z imprezy, mm -hmm. albo twoje dziwne poglądy polityczne, z którymi mogą się nie zgadzać pacjenci część, na no, nie. No. Więc wydaje mi się, że jak już jesteś tak osobą, nazwijmy to trochę publiczną... Bo, żeby mieć pacjentów, to albo trzeba po prostu bardzo długo pracować na swoim nazwisko, bardzo długo. Prosić pacjentów o stawianie komentarzy i tak dalej, albo zrobić to troszkę czytując, nazwijmy to, życie czytując tak jak my. Mhm. Czy po prostu pokazywać się tu i tam, żeby ludzie trafili do ciebie. Czyli nagrywać, tak? Materiały, czy to YouTube'owe, pisać blogi, mm -hmm. Spotify, a potem podcasty nagrywać, tak jak my teraz, idziemy z trendem tutaj nowym i jesteśmy teraz podcasterami przecież. No tak. Mamy wiele swoich podcastów już. I fajnie byłoby wtedy po prostu dbać o ten wizerunek. Czy jak ktoś pisze Maciej Duczyński, to znajdzie coś ciekawego w internecie na Twój temat? Nie będzie nic Nie. o Kotach i tak dalej. Ja szukałem. O czym? O Kotach. O Kotach? Nie. Nie będzie nic? Nie. Ale jest trochę więcej Maciej Duczyński się okazało. I jak pisujesz Maciej Duczyński, to albo jest taki jeden znany fotograf z National Geographic, ale on mhm. na szczęście też ma całkiem uczciwie i dobrze się prowadzi. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. E... A był twoim pacjentem nawet? Nie, miał być, ale A, w końcu okay. się okazało, że on gdzieś chodzi do. Do fizjo. On okay. jest w ogóle chyba z Łodzi. Okay. I w ogóle nawet mi opowiada taką zabawną sytuację, że on jak gdzieś dzwonił do kogoś, bo on też biega w maratonach okay. i jak dzwonił do kogoś w jakimś innym mieście, chciał się umówić po prostu na masaż, taki wiesz, na regen po biegu i mówił, że chciałby się umówić, Maciej Duczyński i tak ludzie od razu tak... Ale to pan jest fizjoterapeutą? On mówi, nie, nie, a co to ma do rzeczy. Okay. Nie? i dlatego on w ogóle on mnie znalazł. Dobra, dobra. To a, to. Patryk Sobotka też jest jakiś piłkarz, taki któroś ligowy, no nie to nie jest piłkarz z Ekstraklasy, <laughs> tylko tam z której ligi, A okay. przynajmniej Bóg, z której ligi jak sprawdzałem, ale wiesz co, jak wpiszesz Patryk Sobotka w Google, to tam wyskoczy taka stronka, której nie mam loginu i a, dotyczy. Mm, dotyczy. To my CV. Czyli były takie strony, że ja na przykład wysyłałem swoim, no nie wiem, przyszłym pracodawcom link do CV. Przyszedł jakiś gość. Cześć, Cześć. Cześć, Cześć. Link Cześć, Cześć. do CV i to było moje CV. Jak piszesz i to jest takie stare moje CV z 10 lat, ale to jest, nie, nie ma się go czego wstydzić. Jest spoko, no nie? Także jakby ktoś chciał... chciał Zobaczyć, co robiłeś kiedyś. Tak, ale ja się muszę do tej firmy odezwać, więc ta informacja może być za jakiś czas nieaktualna, bo chciałbym, żeby nie usunęli to. Byłoby miło, bo jest to na starym mailu, którego nie mam hasła, i tak dalej. A. No Czy chciałbyś pochwalić się o, jakby powiedzmy, ostatni błąd, tak na szybko, ostatni błąd? Twój. Nie. Nie? Nie, bo nie, nie, mi teraz nie znaczy popełniam, tylko teraz. Perfekcyjnie nie zaskoczyłeś i nic mi nie przychodzi do głowy. A powiedzieliśmy po prostu taki... znaczy, mamy dużo więcej błędów na swoim koncie, no no żeby nie było, aczkolwiek nie jest też tak źle. Nie. Nie jest tak źle, Mogę dlatego że gorzej. z tych błędów można w miarę szybko. Refleksja jest bardzo ważne, żeby wyciągnąć z nich w miarę dynamicznie wnioski i coś jednak z tym robić, no nie? Bo pewno się wyciągnie wnioski, na przykład siedzisz w gabinecie, jesteś sam, masz swój gabinet, już zainwestowałeś, idą koszty miesięczne i to powinniśmy taką ma małą refleksję, że dlaczego ja nie mam pacjentów, no nie? Co jest nie tak? Może mm -hmm. metody, z którymi pracuję nie są specjalnie dobre. Może nie potrafię rozmawiać z pacjentami. Może oni mnie nie polecają. Może którymś pacjentowi zrobimy krzywdę, umarł po mojej terapii, teraz jestem to znany. To znaczy, że wtedy miałbyś twoim... dużo pacjentów, bo byłbyś w gazetach i w ogóle. Okay. Takie rzeczy paradoksalnie myślę, że nakręcają. No wiesz, jak to się mówi, jakby, nieważne, jak o Ciebie mówią, żeby mówili. I tak właśnie, dlatego nagram nowe frejków. Niektórzy mówią pozytywnie, dużo osób może być mówią negatywnie, ale będę mówić, a my się będziemy cieszyć, będziemy <tuszynka> tak. mieć więcej pacjentów. że kopanie nam naszego, naszej mogiły idzie nam całkiem nieźle. <tuszynka> <tuszynka> Fizjoterapeutyczne mogiły. Dobra, i tym pozytywnym akcentem Skończmy dzisiaj. Czyli będziemy, zawsze, jak będzie temat śmierci, będziemy kończyć. O, dobry pomysł. Umówmy się, tak? <grym> Kończmy. Uh, I myślę, że długi dzisiejszy odcinek wyszedł. Fajny. Zróbmy jakieś takie zadanie dla ludzi. Co oni mieliby po tym odcinku zrobić? Dokonać refleksji. Refleksji. Czy mogliby Nas napisać nam swoim... jakiś, jakiś błąd? Oh, to był ciekawe, bo moglibyśmy kiedyś czytać materiały, moglibyście kiedyś czytać maile. Pozdrowienia też, ale to tak nie, zobaczymy. Ale plus to wtedy mogliby na przykład na naszego... Refleksja plus pozdrowienia. Tak, ale swój błąd, mhm. że jaki mieli błąd, jaki błąd popełnili, jaka była ich refleksja i co z tym zrobili. Czyli o. błąd i rozwiązanie. To błąd i rozwiązanie Myślę, że to na naszego... Dla wszystkich. naszego maila. Projekt Masaż, Małka, gmail.com. Tak, może mamy dwa, możecie napisać projekt masaż maopa, albo projekt masaż, bardziej uwaga, to będzie proporcjonalnie, małpa.projektmasaż.pl. Wszystko ok. trafia do tej samej skrzynki, więc nie ma problemu, gdzie napiszecie, do nas to dojdzie i możemy się na, na social mediach później dzielić, bo to będą fajne e, informacje. Oczywiście anonimowo, Nie będziemy anonimu. Was podpisywać. Chyba, myzlice. że napiszecie, że... że możecie że wrzucić. No to my spoko. No każdy pewnie nie błędy, nie ma się czego to wstydzić. My, my się takie... przez godzinę opowiadaliśmy. Krępujące mówiliśmy błędach. trochę rzeczy, nie? co myślałeś i... Spoko. A, jak będziemy mieli fajniejsze relacje z naszymi widzami, słuchaczami, a pewnie tak będzie, to będziemy się bardziej otwierać. I niekiedy, oni się będą bardziej otwierać. Dobra. Super. Tak ustalamy. Mnie się podoba. Dobra. Czyli macie zadanie, a my będziemy powoli kończyć. Miło było was gościć. <noise> Czy to oni nas goszczą? Oni nas... Czyli mył... fajnie był u was. Dzięki i do usłyszenia. Patryk Sobotka, Maciek Duczyński, Neurofreaki.